Tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego. Pamiętacie msze papieskie z Janem Pawłem II? Tłum, pół miliona, milion ludzi, ponad milion ludzi na błoniach krakowskich, przez bramki, przepychający się, naprawdę stojący obok siebie, falujący niekiedy, goniący za Benedyktem XVI, jak na placu Piłsudskiego w ostatniej pielgrzymce. Tłum przerwał ochronę. Tłum się ciśnie do Jezusa. Ale to nie jest napisane, że wszyscy. Nie jest napisane, że wszyscy się cisnęli, tylko tłum się cisnął. Natomiast zaraz ewangelista nam podaje, że Jezus zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i pukali sieci. W ogóle Jezusa nie słuchają. W ogóle ten tłum mają gdzieś w nosie. Proszę Państwa, to takie zgorszenie, jak my nieraz jesteśmy gdzieś na jakiejś procesji na drodze krzyżowej, idziemy, śpiewamy, modlimy się, 15 tysięcy ludzi na Starym Mieście, a tu w restauracjach niektórzy sobie siedzą, piją drinka, my tak wtedy ze zgorszeniem patrzymy, jak oni mogą tak tu z boku sobie siedzieć, przypomni być z nami. I tu tłum słuchający Jezusa, a tam dwie łodzie, rybacy w ogóle się nie przejmują tym, co Jezus słucha. Kto w tej łodzi jest? Kandydat na pierwszego papieża, Piotr. I to jest nieprawdopodobne, proszę Państwa, że to nie jest pierwsze spotkanie. Ja już to kiedyś mówiłem. Jezus był już w domu Piotra. Piotr zna Jezusa, osobiście go zna. Piotr widział cud Jezusa. A teraz, kiedy Jezus naucza, Piotra to wcale nie obchodzi. I to jest ta prawda o człowieku, którym ja się zachwycam. Kochany, mogłeś być w siódmym niebie na pielgrzymce na ignacjańskich rekolekcjach pod spowiedzi z całego życia. Mogłeś być w siódmym niebie, mogłeś widzieć cuda, mogłeś być w uniesieniu religijnym, a za miesiąc poszedłeś z poganami i wódkę piłeś. I mszę w niedzielę opuściłeś. I tacy jesteśmy. I Ewangelia to wie. I Bóg to wie. I Chrystus nie idzie, mówi, Piotrze, jak możesz, dlaczego tak robisz, no co z tobą się dzieje, to ja u ciebie w domu byłem, teściową ci uzdrowiłem, no może to nie najlepszy pomysł, ale tak się stało. Bo Piotr ma swoje sprawy. Tak, proszę Państwa, jak my mamy swoje sprawy, to nas i Bóg przestaje obchodzić. I modlitwa idzie na bok, bo Piotr ma dramat, proszę Państwa. Całą noc łowił i nic nie złowił. Drogie Panie, Wy tego nie zrozumiecie. Tak samo jak my, mężczyźni, nie zrozumiemy niektórych Waszych spraw. Facet chce być wielki. Musi być wielki. Chce być wielki przez zmaganie się z rzeczami, z rzeczywistością doczesną. Facet chce mieć supermotor. Popatrzcie, przy kolumnie Zygmunta teraz to mróz, ale w lato jak idziecie, odpalają te gumy, śmierdzą, oni stoją przy tych swoich kaskach. Każdy przechodzi, ogląda, dziewczyny wzdychają. Facet chce mieć samochód, brykę, 300 koni mechanicznych. Facet chce mieć firmę, założył, zakłada teraz placówki, jedna w Moskwie, druga w Bangkoku, sprowadza towar z Japonii. Ach, wtedy jak on to opowiada, to on jest wielki. Biznes, pieniądze, rzeczy. Facet nie powie, wiesz, dobrze mi się w firmie pracuje, bo mam dobre relacje z szefem. Chyba, że biznesowe dobre relacje. Wy kobiety zwracacie na coś uwagę innego. I facet chce to pokazać. Kumplom musi mieć ocenę mężczyzny, panowie. My musimy mieć ocenę mężczyzny, że mężczyzna ci przyjdzie i powie, ja pamiętam, jak nieraz coś tam nie wyszło w kapłaństwie, w pracy, w duszpasterstwie, na parafii, kochane siostry zakonne pocieszały, ksiądz się nie martwi, będzie lepiej. W ogóle mnie to nie pocieszało. Ale jak biskup powiedział, chłopie, ciągnij dalej, trzymaj się. Ach, biskup mi to powiedział, facet mi to powiedział, mężczyzna mi to powiedział. Ale mężczyzna też chce to pokazać kobiecie. Żonę sprowadzić do garażu, pokazać jak światło założy, automatycznie się zapala. Kochanie, przyjdziesz po kartofle, samo ci się zapali, samo zgaśnie. Ale ty jesteś mądry, mężu. Ale ty jesteś mądry. Naprawdę, tacy jesteśmy. I Piotr, kompromitacja, całą noc łowił nic. Nawet jednej płotki ryby o konia, nic nie złowił. I wszyscy to widzą, bo się nie dało ukryć. Nie miał jakiegoś hangaru krytego, żeby wpłynąć i się schować. Wszyscy widzieli, Piotr całą noc łowił, nie złowił ani jednej ryby. Panowie, całą noc wgrywałeś sobie nowe sterowniki, nic nie wgrałeś, ani jednego. I żona rano przychodzi, no i co? Informatyk mój kochany, co? A mówiłam, połóż się? A mówiłam, że światła nie świeć? A mówiłam? Kompromitacja, że rodzina przyszła, wyszykowany motor nie chce odpalić.
kumple przyjechali, kino domowe nie działa, no latasz w tych kablach, zwijasz się, kompromitacja, Piotr ma dramat, całą noc nic nie złowił. Powtarzam, dla rozsądnego człowieka, dla kobiety, oj dobrze, wypłyniesz jutro, nałowisz ryb, a tam jutro, ale ta noc dzisiejsza, nic nie wyszło. I Piotr ma taki dramat, że go Jezus nie obchodzi, że go cudotwórca nie obchodzi, że go nauczanie Boga nie obchodzi, bo ma swój dramat. Pamiętacie, co jest w Księdze Rodzaju napisane? Człowiek jak stracił Boga, a człowiek ma wielkie możliwości, żeby nie zaczął szaleć, Bóg mu zaciągnął hamulec ręczny. My wszyscy jeździmy na hamulcu ręcznym i wy to czujecie, ja to czuję. Tak ciężko, takie niespełnienie, tak byśmy gazu dodali w tym życiu. Tak byśmy to wszystko poprawili, jakoś inaczej ustawili, a to jedzie jak na zaciągniętym hamulcu. Dla naszego dobra, kochani, gdyby twój synek, 15-letni, dostał samochód, co wyciąga 300 na godzinę i powiedział, mamo, jadę do Gdańska, to byś nie zasnęła. To mu tak z kilka świec tam wyłączyć, jakoś mu zredukować, żeby ten samochód tylko 50 na godzinę jechał. I proszę, posłuchajcie, przypominam wam Księgę Rodzaju. Co Bóg mówi do mężczyzny? Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie. Cień i osed będzie ci ona rodziła. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie. I to spotkało Piotra. Wprawdzie nie był rolnikiem. Cierń i osed mu nie wyrósł, ale mu żadna ryba się nie wplątała w sieci. Panowie, nad tym się zmagacie. Odnowisz mieszkanie za pół roku. Klej odchodzi, farba tutaj, coś nie działa. Trzeba znowu odśnieżać. Odśnieżyłem, napadało znowu. Wstawaj rano, odśnieżaj. Ciągłe zmaganie się z materią i w pocie czoła to robimy. W pocie czoła. Ale są tacy, co zrobili wielką karierę, co zrobili wielki biznes, co zrobili wielkie pieniądze. Jakże się często pogubili. Są ludzie o talentach, proszę Państwa, Hitler miał bardzo dużo talentów. Stalin był geniuszem. Mówią niektórzy, że Rooseveltem i Churchillem się bawił w Jałcie. I co z tego wyszło? Miliony ofiar. Pan Bóg nam zaciągnął hamulec ręczny. I czujemy to nie za karę, tylko dla ocalenia. A wam, drogie panie, w innej dziedzinie. W bólu będziesz rodziła dzieci. Pamiętajcie, zrodzić dzieci to nie tylko poród ten fizjologiczny. Wychowanie nazywa się drugim rodzeniem. Ile z was powie... Tak wychowywałam syna, dzisiaj nie chodzi do kościoła, córka rozwiodła się, dzieci, wnuki zupełnie żyją w innym świecie, nie mam zupełnie na nich wpływu. Ile kobiet cierpi z powodu właśnie tego, że nie spełniają się pragnienia, że dzieci odchodzą od wartości, które czcili rodzice. Notabene rodzice, dziadkowie widzą błędy, jakie popełnili w wychowaniu. W bólu będziesz rodziła dzieci. Ku mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, a on będzie panował nad sobą. Kiedy ludzie stracili Boga z oczu przez grzech pierworodny, zagroziło im niebezpieczeństwo. Jakie kobietom? Że Boga będą szukać w dwóch wariantach. Albo facet się stanie moim Bogiem, albo ja się stanę Bogiem dla faceta. Obydwa warianty są zgubne i powodują wiele nieszczęść. Proszę zwrócić uwagę na dramat wielu kobiet, które nie cierpią facetów i chcą być jak faceci. To jest dramat. Nie cierpię facetów. Feministki co robią? Nie cierpią tych typów, tych samców i ciągle chcą ich naśladować. Do Sejmu teraz panie mają marzenie, żeby wejść i żeby jak faceci usiąść w tych ławach poselskich i głosować. I wygląd jak facet, i siła jak facet, i zdolności jak facet. I domagają się ciągle praw, żebym ja mogła robić to, co robią mężczyźni. Jednocześnie ich nie cierpię. Proszę zwrócić uwagę, kobieta się nigdy nie stanie Bogiem dla mężczyzny, bo mężczyzna potrzebuje kobietę. Potrzebuje kobietę, żeby go nakarmiła, żeby z nim w nocy współżyła, żeby się nim opiekowała, a potem mówi, dzięki, idę do swojego garażu. A ona by chciała z nim gadać, porozmawiajmy. No o czym? Noż, współżyliśmy, jeść mi dałaś, pensję ci przyniosłem, ale o sercu, to idź do kardiologa. Kobieta by... O czym ty myślisz? Powiedz mi, o czym myślisz? A co przeżywasz? A co ty teraz czujesz? Właśnie uczynić Boga z faceta i wejść. Albo go tak zachwycić, tak go zachwycić. Wiecie, drogie panie, facet jest często zachwycony kobietą, dopóki ona mu się nie odda. Albo mu tych spodni nie zaceruje. To on jest nią zachwycony do tego momentu.
Ale potem zachwyt pryska, a ona jako bogini chciała, żeby on się nią cały czas zachwycał. I to jest dramat wielu kobiet. Za tydzień tutaj księża zapowiedzieli o 15 mszy, ja to przeczytam, walentynkowo. My sobie ten temat może podejmiemy. Ale to jest wielki dramat. I stąd są te nieporozumienia, że albo kobieta chce być Bogiem dla mężczyzny, albo chce z niego zrobić Boga. Potem są te nieporozumienia humorystyczne, jak w tej anegdocie. Jedną zawsze Państwu w niedzielę sprzedam. Sąd pyta faceta: pana żona utopiła się w studni. Dlaczego pan w ogóle nie reagował, kiedy wołała po pomoc? A ja nie wiedziałem, że ona się topi. Darła się tak jak codziennie. Niezrozumienie języka. On myślał, że to jest normalny, codzienny rytuał, a to była przedśmiertna pieśń pożegnania ze światem. Kochani, Piotr, wróćmy do niego, żeby się trzymać dzisiejszej Ewangelii. Piotr ma tragedię, Piotr ma dramat i analizuje. To jest, proszę Państwa, żebyśmy sobie to jakoś tak unaocznili. Tłum przy Jezusie naciska, faluje, przepycha się, a Piotr gdzieś tam dalej. Tak jakbyśmy my tutaj zgromadzeni w kościele licznie, a Piotr w Coffee Heaven sobie siedzi. Nie, w Coffee Heaven to nie, bo tam piwa nie ma. Ale gdzieś sobie z boku w ogóle siedzi i co robi? I analizuje. Proszę Państwa, facet analizuje swoje życie i swoje porażki. A gdybym zarzucił z drugiej strony jeziora, albo gdybym się w północ zerwał, tak mi coś po głowie chodziło, żeby o północy przerwać to łowienie, to coś źle zrobiłem. I analiza, analiza, analiza. Pamiętacie Państwo, ci, którzy czytaliście książkę Dzikie serce Eldridge'a, jest tam wiersz Edwina Robinsona. Gronostaj Chivi, dziecko pogardy, chudnąc zalicza pory roku. Do dziś nie wie, po co się urodził. Płacze, tkwiąc w duszy mroku. Gronostaj uwielbiał dawne czasy, lśniące miecze, narowiste konie, a dzielny wojownik z marzeń ożywiał w nim serca płomień. Gronostaj Chivi, urodzony za późno, po głowie drapiąc się myśli, coraz to spluwa na swój los i leje w gardło kolejną whisky. To jest los wielu facetów. Analizować, gdzie był błąd, analizować, gdzie się pomyliłem, splunąć i wypić kolejną whisky. Jezus i Piotr jest gdzieś w takiej sytuacji. Oczywiście dramat nie jest może życiowy, ale dla niego naprawdę wielki. I jeszcze jest jedna rzecz, o której mówi Ewangelia. Jezus zobaczył dwie stojące łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Dlaczego płukali sieci? Bo się sieci pobrudziły. A dlaczego się pobrudziły? Sieci miały zagarnąć ryby, błyszczące, srebrne, żyjące, łuski w słońcu odbijające światło, a wyciągnęły szlam, brud, wodorosty, jakieś badyle, jakieś niedobre do jedzenia, jakieś tam może żyjątka morskie. I Piotr teraz to musi wyczyścić, każdy wyjąć w tym błocie. Proszę Państwa, miała być duma, a ta sieć mu przypomina jego porażkę, żeby jeszcze nie ta sieć. To by zostawił tą łódkę, zostawił te sieci, poszedł, może by zapomniał. A teraz nie, on musi całą sieć wyczyścić. Wielu facetów tak siedzi w domu przed telewizorem. Miało być super, miał być połów, miała być szalona miłość z moją żoną, miały być dzieci, ach, jak sosny, dziewczyny śliczne, piękne. I tak patrzy na tą swoją sieć. Żona otyła, gderająca, dzieci jakieś przygłupawe, kłócące się. Chałupa się sypie i wszystko mu przypomina jego porażkę. Proszę Państwa, dlaczego faceci często chodzą wściekli? Podaj mi łyżkę. Oj, ty tylko podaj i podaj. No co się drzesz? No proszę cię, podaj mi łyżkę. A jemu ta łyżka, ta zupa, co dziś na obiad? Krupnik. Sztandarem jego życia stał się krupnik. I to mu wszystko przypomina. Te dzieci, ten dom, ta praca, ten garaż, to wszystko. Piotr się z tymi sieciami, wiecie, płukanie, przepraszam drogie panie, ale to jest babska robota, płukanie, prawda? Facet, miecz do ręki, koń, wojna, Monteverest, Rów Mariański, 11 kilometrów pod morze. I co robi Jezus? Zna człowieka, zna Piotra, zna mężczyznę. Jezus wchodzi do łodzi Piotra, nie pyta, nie puka, czy mogę wejść, Piotrze, tylko wchodzi. Bo jakby zapytał, to pewnie by usłyszał zajęte, idź, daj mi spokój, teraz nie chcę z tą rozmawiać. Proszę Państwa, Jezus w nasze życie nieraz wchodzi bez pytania.
To jest taki problem, który można by teraz teologicznie filozofować, rozważać, czy nie narusza naszej wolności. Kochani, Jezus nieraz narusza trochę naszą wolność. Przepraszam, dogmatycy niech mi wybaczą. Bo przyszła choroba, w której naprawdę nie zawiniłeś. Bo miałeś gdzieś jechać, a kumpel odwołał wyjazd i teraz siedzisz sam w domu i jesteś jakiś struty i Jezus chce przez tę sytuację wykorzystać, żeby dotrzeć do twojego serca. Ale proszę Państwa, to jest tak, jak wy prowadziliście dzieci, drogie mamy i ojcowie, na jakiś zabieg, na wyrwanie zęba, na zastrzyk. I dziecko błagało, mamuniu, kochana, nie prowadź mnie tam, ja się boję, mamuniu, ja będę grzeczna. Rodzice nieraz mówią, proszę księdza, jak mnie ten syn prosił, ja go musiałam zaprowadzić na ten zabieg, tam wycięcia czegoś. Proszę księdza, ja bym się dała sama pokroić 5 razy, żeby tylko ten mój syn nie cierpiał. I Jezus dał się pokroić na Golgocie. Ale na zabieg nieraz nas musi zaprowadzić. Chociaż proszę zwrócić uwagę, ta tajemnica szacunku wolności człowieka. Jezus wchodzi do łodzi i prosi Jezusa, i prosi, przepraszam, Piotra, wypłyń kawałek. Czyli Jezus wejdzie w twoje życie, ale zaraz doda, wpuścisz mnie? Mogę tu pobyć z tobą? Jeśli chcesz, on wyjdzie. Jeśli mu rozkażesz, wynoś się, on wyjdzie. Jezus poprosił go, żeby Piotr odbił od brzegu. Pamiętam, wynotowałem sobie z jakiejś książki, z jakiegoś rozważania taki dialog. Małe dziecko zapytało matkę, mam chore dziecko, mamusiu, dlaczego ja cierpię? Matka odpowiedziała, a gdyby Pan Jezus spojrzał na ciebie i poprosił, byś mu pomógł nieść krzyż, to byś mu pomógł? Tak, mamusiu. No to właśnie spojrzał na ciebie i cię poprosił. Proszę Państwa, zadajcie sobie to pytanie. Ktoś z was cierpi teraz z jakiegoś powodu? A gdyby ci Jezus powiedział, że od tego twojego cierpienia zależy zbawienie twojej rodziny, twoje, że jest mu twoje cierpienie teraz bardzo potrzebne i poprosiłby cię, żebyś je przyjął, czy byś je przyjął, no to cię właśnie poprosił. Jezus wchodzi, ale zaraz prosi. Jezus kazał odbić od brzegu i nauczał z łodzi. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, jak Jezus jest sprytny. Piotr jest na łodzi, może nawet nie ma ochoty słuchać żadnych nauk, te niewołowione ryby tak go wkurzają, ale nie ma gdzie zwiać. Jest z Jezusem na łodzi i musi go słuchać. Pamiętam, jak jeden facet opowiadał mi, jak pojechał na rekolekcje ignacjańskie, nie pamiętam, do Kalisza czy do Gdyni, jak tylko wszedł, zobaczył tych ludzi, te pierwsze nabożeństwa, te pierwsze rozważania, to mówi, to nie dla mnie. Proszę księdza, ale nie wiedziałem, jak stamtąd zwiać. Już mnie tak przyskrzynili ci jezuici w tym domu rekolekcyjnym, że przesiedziałem na szczęście całe 6-7 dni. Na szczęście. Ja to zawsze mówię, to żadna tajemnica. Proszę Państwa, gdybym ja robił to, co czułem, wystąpiłbym z seminarium następnego dnia po wstąpieniu. Ale mówię o obciach, powiedzą wariat. Wstąpił do seminarium w czwartek, wystąpił w piątek. Taki element biografii nie będzie mi służył. Ale ja bym stamtąd zwiał od razu. Na siłę rozsądku jakiegoś i wstydu się tam przetrzymałem w tym seminarium. I Piotr, może ktoś z Państwa teraz miałby ochotę wyjść z kościoła, ale przepchać się by było trudno, więc już dostoję do końca. Ale proszę zwrócić uwagę, Piotr siedzi w łodzi i sytuacja jest taka, że musi słuchać Jezusa. I nic nie mówi. Jezus, to co ja Państwu mówię, Jezus nie mówi, Piotrze, pogadajmy, wygadaj się, jak ocenia swoją sytuację, przedstaw mi swój punkt widzenia. Piotr, siedź cicho i słuchaj, co ja mówię. I to jest pierwszy element. Drugi, odpłynęli od brzegu i Piotr siłą rzeczy patrzy na swój brzeg, na swoją przystań, na swoje miasto. Może tam widzi gdzieś czubek swojego domu, widzi ulicę i przygląda się temu z perspektywy Jezusa, z perspektywy oddalenia się. Oddalenia się. To jest bardzo ważne. Kiedy masz kryzys, nie siedź po uszy w tym kryzysie, w jego realiach, tylko weź, zrób parę kroków do tyłu. Pamiętacie na filmie Stowarzyszenie Umarłych Poetów, ten kontrowersyjny profesor kazał uczniom wchodzić na stół, żeby zobaczyć klasę z wysoka. Pamiętam, miałem rekolekcję w tym roku, w 2009, w Bazylice Mariackiej. I przed nauką, już byłem ubrany w komrze i w stółę, siostra zakonna mówi, chce ksiądz coś zobaczyć? Ja mówię, bardzo chętnie. Wsadziła mnie do windy, w zakrystii w Bazylice Mariackiej jest winda.
i powiosła parę pięter do góry, pod sam sufit prawie, i mówi, ksiądz zobaczy ludzi, którzy już czekają na naukę. Ja spod sufitu popatrzyłem na ludzi. Ale numer. O, jest mikrofon, z którego zaraz będę mówił. To tak Pan Bóg nas widzi tutaj w tej bazylice z góry. Zmień punkt widzenia. Pamiętacie genialny film, krótki film o miłości Kieślowskiego? Szapołowska przyjmuje tych swoich panów, pseudo kochanków swoich, a prosty, dobry chłopiec podgląda ją przez lunetę i się w niej zakochuje. Potem nawiązuje z nią kontakt, ona go banalizuje, wyśmiewa go trochę i on próbuje popełnić samobójstwo i trafia do szpitala. I Szapołowska szuka, gdzie on mieszka, znajduje jego matkę i wchodzi do jego pokoju i luneta jest nastawiona na jej mieszkanie. I ona przez lunetę patrzy na swoje mieszkanie, patrzy na swoje życie. Odejdź od siebie, od swojego domu, od swojego życia i spójrz przez lunetę na samego siebie, jak ty żyjesz. Jezus to robi Piotrowi. Wchodzą na łódź i odpływają trochę od brzegu. Żeby go wyprowadzić z tego kryzysu, prosi go, żeby spojrzał z dystansu na swoje życie. Odpłyń od brzegu, jedź do Kalisza na rekolekcje ignacjańskie. Jedź do Tyńca i zamknij się na parę dni. Jedź gdzieś do sióstr, poproś, ja to Państwu często mówię. Jedź sam w góry. Połaź po górach, może nie teraz, bo niebezpiecznie. Zdystansuj się, bo my siedzimy w problemie i go nie możemy z niego wyjść. Jeszcze jest tak, Piotr patrzy na brzeg z tego samego miejsca, z którego patrzy Jezus. Wiecie, tak popatrzeć z Jezusem na świat. Ja sobie tak wyobrażam, może naiwnie, tak Jezus siada obok ciebie, obejmuje cię ramieniem, mówi, patrz, twoja mama. Widzisz, jak krzyczy bez przerwy? Ona się boi. Ciągle się boi. A twój tata, zobacz, znowu podpity wrócił. Widzisz, jaki samotny? Od 30 lat z nikim nie gadał. Do spowiedzi nie pójdzie. Z kumplami tylko przechwałki, popisy. Zobacz, twoja siostra też się czepia, bo ci zazdrości, że ty jesteś bardziej wykształcona, że masz lepszą urodę. Dlatego cię nie lubi. Dlatego cię ciągle jakieś świństewka robi. Oj, tak z Panem Jezusem popatrzeć na nasze życie. Jak On by nam wyjaśnił. Jak On by nam przedstawił to w innym świetle, niż to my widzimy. Piotr więc odpływa od brzegu. Piotr słucha Jezusa i Piotr z Nim nie dyskutuje, tylko Go słucha. I przychodzą zaraz z tego skutki. Zarzuć sieć na głębie. Piotr mógł powiedzieć, Panie Jezu, mówcą jesteś dobrym, prorokiem świetnym, ale na łowieniu ryb to ty się w ogóle nie znasz. Kto w dzień łowi ryby? Kto w dzień łowi ryby? Poza tym, jakie zarzućcie sieć? Oni zakładali tak zwany niewód. Tak jakby rozpinali sieci i czekali, aż ryby same wpłyną. Ale nie rzucali sieci tak, żeby ich zarzucać i wyciągać. Więc Jezus popełnia dwa błędy z rybołówstwa. Po pierwsze, nie w dzień. Po drugie, nie zarzuć sieć. Ale Piotr tak się zasłuchał i zapatrzył w Jezusa, odkrył go, że mówi, na Twoje słowo zarzuca sieć. Jeszcze dodaje, całą noc łowiłem, ale nic nie łowiłem. Jeszcze to echo jego buntu, jego rozczarowania, jego bólu. Mówi to Jezusowi. O czym mógł marzyć Piotr po tej kompromitacji? Po ludzku o czym mógł marzyć? Ach, tak złowić ryb, jutro wypłynę, tyle na łowie, po prostu rzucę to w porcień. Zatkam gębę tym wszystkim rybami, którzy się ze mnie dzisiaj śmieją i podśmiewują. Każdy facet, który roztrwoni majątek, mówi, żeby tak założyć firmę, jakąś super firmę, żeby przyjść tej żonie 10 tysięcy na stół i powiedzieć to na kosmetyki, a na sukienkę drugie 10 tysięcy, a na fryzjera nie wiem ile, dużo, żeby się zatkała, żeby powiedziała, o matko, dość, już nie dawaj mi mężu pieniędzy. O tym marzył. Każdy marzy, sportowiec, żeby tak znokautować w drugiej rundzie, żeby tak pobić rekord świata, żeby być wielkim, żeby się za tą kompromitować, żeby tych panowie, rozmawiałem z facetami, którzy byli bici w szkole przez kolegów. O czym marzyli? Żeby tak wejść do szkoły jak Schwarzenegger z takim karabinem maszynowym, im tak łby porozwalać. O tym marzy mężczyzna, o zatarciu porażki, o zniszczeniu porażki, o unicestwieniu porażki. I Jezus mówi, chcesz? No to uważaj, wypłyń na głębie. Wypłyń na głębie.
I po chwili sieci zaczynają się rwać. Dwie łodzie nie mogą uradzić ryb. Niech mi to Pan Jezus wybaczy. Drodzy Państwo, Jezus też był facetem. Jak robić cud, to robić cud. Piotruś, uważaj. Tylko nie wpadnij do wody. Sieci ci się rwą. Piotrusiu, sieci ci się rwą. Wołaj drugą łódź. No co, możesz jeszcze ci puszkę sardynek podrzucić w tomacie, w oleju, no. Przecież widać, że Bóg się bawi tymi rybami. Bóg się bawi Piotrem w sensie takim pozytywnym. Bóg by mógł jeszcze na trzecią i na czwartą łódź. Masz, Piotrze. Inicjacja, to co mówiłem kiedyś o inicjacji męskiej. Inicjacja faceta polega na tym, że facet pokonuje swój ból razem z ojcem, razem z mistrzem duchowym. Piotr pokonuje swój ból. I teraz, proszę Państwa, Piotr jest pokorny. Bo inny by powiedział, wpłynąłby do tego portu w Tyberiadzie i powiedział, no i co? Się złowiło. A ty, Jezus, nie głupi jesteś. Ja też wiedziałem, że trzeba wypłynąć na głębie, ale ty jesteś zorientowany. Masz tu, Jezus, twoja działka, dwie skrzynki dla ciebie. Inny by zaraz to kupił. Proszę Państwa, są ludzie, którzy, powtarzam to, wiem, że gdyby dostali od Boga to, co chcą, wzięliby pod pachę i poszli w siną dal. Niejedna kobieta, jakby dostała mężczyznę, wzięłaby pod pachę i poszła w siną dal. Niejeden człowiek, jakby dostał od Boga zdrowie, to by to zdrowie wziął pod pachę i poszedł w siną dal i tyle by go Bóg widział. A Piotr nie bierze swoich rybek i nie idzie na targ sprzedawać, tylko przypada do nóg Jezusa i mówi, Panie, Ty jesteś wielki, co tam ryby? Co tam ryby? Ty jesteś wielki. Odejdź ode mnie. Ja jestem mały i głupi, bo kiedy Ty głosiłeś Słowo Boże, to ja swoje dramaty przeżywałem i czyściłem i płukałem sieci. Ty jesteś wielki. Przypadł mu do nóg i objął go za nogi. Jezus mówi, Piotr, Ty chcesz być naprawdę wielki? To zostaw te sieci. Będziesz łowił ludzi. Drogi Panie, chcesz być wielki? To zostaw te swoje komputery, zostaw te swoje fantazje, zostaw te swoje analizy. Idź i złów swoją żonę dla Boga. Idź i złów swoje córki dla Boga. To będziesz wielki. Nie, że masz w garażu taki model, takiego motoru, co go nikt nie ma, że taki gaźnik żeś zrobił, że taką masz firmę, że teraz już wyciągasz tam ileś procent zysku z akcji, że się znasz na wyścigach koni jak nikt swoich kumpli. Zostaw te śmieszne rzeczy. Idź i złów dla Boga synów swoich. To będzie Twoje dzieło. To będzie Twoje dzieło. Proszę Państwa, o ile jak się łowi ryby, to się je uśmierca. Wyciągając z wody ryba zdycha. O tyle pamiętajcie, że dla Żydów woda, jezioro, morze były symbolem otchłani. Łowić ludzi to wyciągać ludzi z otchłani diabła. Wyciągnij z siecią swoją żonę z tych nerwów, smutku, depresji. Tu będziesz wielki. A panowie mają ku temu dyspozycję. Też wam kiedyś mówiłem, jak się nawróci kobieta w rodzinie niewierzącej, to pociąga resztę rodziny bodajże w 13-17% przypadków. Jak się w niewierzącej rodzinie nawróci facet, to pociąga resztę rodziny w 93% przypadków. Panowie, mamy talenty do łowienia ludzi, wyciągania ich z bagna szatańskiego. Tylko trzeba zostawić rybki. Mi nie chodzi o to, że ktoś ma z was zostawić pracę, biuro, biznes. To wszystko jest waszym powołaniem. Uświęcacie przez to świat. Ale wnętrze i priorytety, nawrócenie polega na tym, żeby to przestawić. Komu ufam? Co jest moim nadrzędnym celem? Jaką mam hierarchię wartości? I w sytuacji krytycznej to się zawsze pokaże. Kochani, jak zawsze Bogu dziękuję, kiedy zapraszany jestem do rodzin, i widzę te rodziny, gdzie właśnie mężczyzna jest tym, który łowi swoje dzieci i swoją żonę, którzy ciągle wpadają w jakieś grzechy, brudy moralne, w jakieś przygnębienia, może nawet jakieś bunty wewnętrzne przeciwko Bogu i ludziom. I on natychmiast zarzuca sieć, taką dobrą, taką chrystusową sieć, żeby wyciągnąć. Naprawdę jestem zawsze pod wrażeniem tych pięknych rodzin. Ich na pewno nie ma tak wiele, chociaż z drugiej strony nie jest ich aż tak mało. Przychodzi się do domu, charakterystyczne, po czym się poznaje, proszę Państwa, żonę twardego faceta. Jest urocza, kobieca. Proszę księdza, może się odpoczęstuję tym, to mi się spaliło, ale robiłam drugie, proszę księdza, to te. Czy ja za dużo nie mówię? Mąż mówi, nie, skąd, kochanie? Ależ... Dzieci się przechwalają. Tata mówi, dzieci,
Pokażcie księdzu ten medal, coście dostały za tego grę w tenisa. 3 sekundy 80. Polecą do pokoju, przynoszą, przyjdą w medalach. A tata tylko dumnie patrzy. Nie za dużo mówi. Ogólna kontrola lotów, przylotów i lądowań. I ja wiem, proszę Państwa, że to samo się nie dzieje, że to dużo kosztuje rozmów z dziećmi, kiedy trzeba się z nimi położyć, z synami wieczorem do łóżka, pośmiać się z nimi, poboksować, podyskutować, kiedy trzeba z żoną przejść trudną rozmowę, albo przemilczeć pewne sprawy, albo wysłuchać jej bólu. To wszystko kosztuje, ale to jest naprawdę efekt jest wielki. Zostawili sieci i poszli za Jezusem. Kochani, i w dzisiejszych czasach mieć kuter i być rybakiem na Bałtyku, gdzieś tam na morzu, to jest naprawdę duże przedsięwzięcie, duża firma. Wtedy, w tamtych czasach, mieć łodzie, mieć sieci, mieć robotników, to był ogromny zaszczyt, że tak powiem, czy korzyść materialna i społeczna także. I oni to wszystko zostawiają. Wszystko zostawiają. Powtarzam jeszcze raz. Nie chodzi, żebyś zostawiła uczelnię i bez przerwy jeździła na rekolekcje. Nie chodzi o to, żebyście zaczęli w jakimś ubóstwie świętego Franciszka. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że nawrócenie ma się dokonać w środku. Czemu ufasz? O czym marzysz? Co cię wytrąca z równowagi? Co jest twoim Bogiem? Kto jest twoim Bogiem? Czym się załamujesz? Co cię pociesza? W czym szukać pocieszenia? To są pytania, które nas stawiają w świetle, które pokazuje, czy jesteśmy już ludźmi nawróconymi, czy już idziemy za Jezusem, czy jesteśmy ciągle z boku, przeżywający swoje tragedie, kobiety te tragedie w relacjach, mężczyźni te tragedie ze swoją sprawnością siłową i intelektualną. Niech nas ta Ewangelia przeczyta. Kochani, nie my czytamy Ewangelię. Ewangelia czyta nas. Pozwólmy się temu fragmentowi Ewangelii, pozwólmy się, żeby nas przeczytał, nasze połowy, nasze porażki. Proszę zwrócić uwagę, kiedy nastąpiło nawrócenie Piotra. Jeszcze nie do końca oczywiście. W porażce Jezus czekał i przyszedł do Piotra, kiedy mu nie wyszło. Nie wyszło. A ktoś przychodzi i mówi, nie byłem u księdza rok, bo byłem w dołku. Teraz się poprawiło, to przyszedłem. Żeby mi ksiądz podpisał fakturę, podbił pieczątkę, że samochód jest zdolny do jazdy. Jezus wykorzystuje kryzysy, kiedy siedzimy daleko od Niego i wchodzi do naszej łodzi, do naszego życia. Uczmy się logiki Ewangelii. Uczmy się logiki i życia Ewangelii. Powstańmy.